Siemaneczko, wszyscy ludzie, z tej strony Matinio i witajcie w kolejnym odcinku Daily Vlog Challenge. Dzisiaj trochę odcinek, jak widzicie, w innym miejscu, pewnie kojarzycie, ale troszeczkę się sporo zmieniło. Tak, to jest mój pokój. Sporo się zmieniło, pewnie pamiętacie, może jeszcze z pierwszych początków moich. Aktualnie, jak widzicie, tutaj jest na razie komp mojego brata. Jak widzicie, jest no z wyższej półki. Tutaj jest ten mój akurat. Może kiedyś jeszcze zobaczymy. Może to jeszcze wróci moje stanowisko pracy. A jak nie, to zrobimy taki update sprzętu. No i co? Co dzisiaj mamy w planach? Takie małe info. Po pierwsze, może przenieśmy inną kamerę. No, od razu lepiej. Słuchajcie, już od razu miałem cię widzieć, trochę mała też metamorfoza z fryzurą. Ale to tylko taka mała. Słuchajcie, jutro jest bardzo ważny dzień, tak jak i dzisiaj, bo dzisiaj dość będę musiał sprężać się bardzo, żeby przygotować dzisiejszy materiał, ale to nie będzie dość ważny, ale to będzie miał związek z tym, że skoro już tutaj przyjechałem, to wypadałoby wam coś zaprezentować. Dzisiaj w ramach tego, że jak pamiętacie, już wam raz prezentowałem moje panty zdobyte podczas imprez, no też przy okazji zaprezentowałem wam pokój po zmianach, ale wracając, będę chciał wam zaprezentować niezaprezentowane rzeczy, które tylko tutaj mam pozostawione. Ja to wszystko powyjmuję i w jakiś sposób tutaj gdzieś pewnie na łóżku wam to zaprezentuję, bo no, chyba że na podłodze, ale jeszcze zobaczymy. A jutro, no jutro będzie dość bardzo trudny dzień, ponieważ jutro jest ślub mojego brata i troszeczkę będzie skomplikowana sprawa, ponieważ nie będzie za bardzo kiedy nagrać cokolwiek, więc zrobię takie szybkie info może, albo no zobaczymy, postaram się na tyle, ile będę mógł. Nie będzie to raczej zbyt długi materiał, od razu wam mówię, ale przy kolejnych będziemy wracać do klasycznego typu nagrań, jakie zazwyczaj wam zaserwuję. No dobra, no to lecimy z prezentacją, żeby nie było, bo jeszcze mnie czeka jeszcze sporo roboty. No, jednak postanowiłem, że zrobimy jednak inaczej. Jak widzicie, półka z moimi koszulkami. Wyjątkowo serio, specjalnie tutaj przywiozłem, bo no, po prostu zagadzało trochę miejsca, a tutaj mają trochę wolnego miejsca. Od razu mówię, nie będę odpakowywać, ale mogę wam tylko zaprezentować to, co jest widoczne. To na przykład jest koszulka Lenovo podczas XCOMu. Parę takich udało mi się zdobyć. To chyba nie jest akurat moje, dość przypadkowe, ale fajna koszulka Sony Full HD 1080. Kurde, dość przypadkowa, ale to raczej mojego brata. Next, to jest właśnie kolejna koszulka Lenovo, o której już mówiłem. Tutaj mam akurat rozpakowane i to jest koszulka, co ja będę się pierdzielić, to oczywiście zrobimy cięcie. Proszę bardzo, mamy tutaj koszuleczkę, jeżeli dla wtajemniczonych, to jest koszulka Battyborna. Później sobie to ułożę,
Jeszcze i tak mam chwilę czasu. Tutaj mamy od Tivura. Dzięki wielkie. Mocno. Bartek, za koszuleczkę. To było podczas spotkania. Może nie. To było na maratonie. Dying Light chyba? Jeżeli. Że pamiętam. Tutaj mamy koszuleczkę Wargamingu. To było oczywiście z zeszłego roku, nie w tym. I teraz to będzie dobre pytanie. Mamy tutaj koszulkę. Dość niestety nie powiem. Nie do końca wiem, co to jest. Musicie mi wybaczyć. Ale to ogólnie też jest gamingowa. Po prostu nie pamiętam już, co to ogólnie było. To tutaj było podczas premiery Uncharted 4, kres złodzieja, koszulka zdobyta podczas jednej z imprez podczas Złotych Taras. Tutaj akurat z zeszłego roku koszulka Wargamingu, sobie tam razem tu ułożymy. Tutaj też z zeszłego roku, może schowamy stopki, żeby nie było przypału. Tutaj mamy też z zeszłego roku, jak już mówiłem, z Wargamingu, to znaczy może nie zeszłego, to znaczy zeszłego na pewno, tylko że ona jest z 2013, ale i tak rozdawali. Tutaj mamy chwileczkę, już tutaj mamy na przykład no kurde, to jest z Ringu 2K akurat. Nie mogę sobie przypomnieć tylko skąd ja to zdobyłem. Serio. Nie pamiętam. Ale chyba może w nauczaniu? Tak mi się wydaje. Dalej. Mamy tutaj podczas WGW koszulka Logitecha Gaming. Game with Passion. Bardzo fajna koszulka. Z tyłu jeszcze ma jeszcze fajny napis, ale nie będę już wam tego prezentować. Niestety jest zapakowane. Kolejna koszulka Battleborna. I tutaj jest właśnie ta koszulka, o której mówiłem wam w jednym odcinku podczas prezentacji pierwszych fantów, że próbowałem walczyć o tą koszulkę i zobaczcie, jest Motocross Ninja. Polecam w ogóle tą gierkę, bardzo fajna. A jest faktycznie odpakowane. Tutaj jeszcze mam koszulkę moją klasyczną, pierwszą taką. Tak mi się wydaje, pierwsza z gamingowych z Dying Lighta. I tutaj mamy Lenovo. Och, nie wiem, czy z tyłu coś będzie. Oprócz tego, że... O! Tutaj mamy... Obrócę jakoś. No, mamy Lenovo. Dla dowodu, żeby nie było. Mam ich jak na razie 3. Dalej. Co tu mamy? Koszulkę. Rockcat. Chyba już wam kiedyś prezentowałem, ale w ramach przypomnienia. Dalej, co tu mamy? Tutaj mamy też z nauczania. To jest, jeżeli dobrze pamiętam, Call of Duty z trójki. Jeżeli dobrze pamiętam. Chyba tak. Dalej. Oj, tutaj jest niestety problem, bo nie wiem, to jest dosłownie jakaś czerwona koszulka. Serio, nie wiem, co to jest. Nie wiem, nie będziemy odpakowywać, później sobie sprawdzimy. To jest akurat mało, to jest akurat z centralnego ośrodka chyba sportu, tak. Ale to już trochę czasu. Czwarta koszulka Lenovo. Serio, już mam to tylko trochę już. To jest chyba z piłki ręcznej. Niestety troszeczkę dziwnie tutaj zostało przeze mnie chyba schowane, albo przez kogoś. I tutaj miało taki napis PGNiG i ogólnie tam parę loga z ręczną. Dalej. Mamy tutaj koszuleczkę chyba z pierwszej edycji Orange Video Fest. Tylko nie pamiętam, czy ją wtedy zdobyłem, czy kupowałem. Ale chyba kupowałem.
I jedynie chyba raz w życiu miałem tą koszulkę na sobie. No i ostatnio, ale to jest mniej ważna, bo akurat to jest niepowiązana, ale kiedyś w jednych z plaż w Warszawie odbył się coś plażowej piłki ręcznej i byłem, jakby to powiedzieć, MVP jednego z turniejów. No i zdobyłem dzięki temu koszulkę i też małe tam spotkanie z Arturem Siódmiakiem, jeżeli kojarzycie tego sportowca. No i zdobyłem koszulkę w formie pamiątki. No i w sumie chyba tyle z tego, co, bo już tutaj jest puściutko. I to jest wszystko. No trochę tego jest, nie powiem. Ale to jest dopiero, wiecie, początek tego wszystkiego, bo wkrótce dojdą pewnie jeszcze jakieś kolejne pamiątki, kolejne jakieś pewnie koszuleczki. No, aż się cieszyć, że no mam to, co kiedyś na pewno będę w nich chodzić, albo coś z tym zrobimy, serio, bo czasami mam takie wrażenie, że jednak no nie będę za bardzo ich nosił, bo aż mi ich trochę szkoda, serio. Szkoda mi takich właśnie koszulek, żeby, no wiadomo, koszulki po to są, żeby je nosić, ale ja jako taka osoba, która szanuje rzeczy, no jednak nie za bardzo nie chciałbym ryzykować, żeby coś z nimi się stało. Ja może z tym Lenovo już prędzej, bo jak wiecie, mam ich 4, a jednego może mi nie będzie szkoda akurat, więc nie będzie z tym chyba raczej problem podczas noszenia. No dobra, kochani, także dzięki wielkie za obejrzenie. Mam nadzieję, że wam się odcinek spodobał. No i co? Do zobaczenia w kolejnym odcinku, tylko że ten będzie, mam nadzieję, krótszy i o wiele bardziej sprawniejszy, żeby już nie było problemu z informowaniem o tym wszystkim, co się będzie działo jutro. No dobra, trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!